Dzień dobry kochane dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o rodzajach w naszym języku polskim. Są trzy rodzaje: rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki. Można to wytłumaczyć na przykładzie rodziny: e, to jest mama, dziecko i tata. Ta mama, czyli rodzaj żeński. Ten chłopak, czyli rodzaj męski, bo on kiedyś tam będzie mężczyzną, i to tato, czyli niejaki. Można też to wytłumaczyć na przykładzie jakiegoś przedmiotu, na przykład żarówka, czy bo właśnie, czy to jest ten żarówek, czy to jest ta żarówka, czy to jest to żarówko. Odpowiedź prawidłowa: A. Ten żarówek, bo żarówek składa się z pęcherza próżniowego i żarzydełka oraz zagwincia. Zagwincia bywają różne: z prawogwintoskrętem, z lewo lewogwintoskrętem, zagwincia zewnętrzne i wewnętrzne. Żarówek ma zagwincie zewnętrzne, czyli męskie, dlatego jest ten żarówek. W przeciwieństwie do trzymajki lampka nocnego, która ma zagwincie, wewnętrzne, czyli żeńskie, stąd jest ta trzymajka i powtarzamy teraz, żeby się nam werzyło w zwoje, ten żarówek, ale ta trzymajka, przy czym Samo stwierdzenie rodzajowości obydwóch dwóch tych zagwinci nie determinuje nas do procesu zgwincenia. Musimy sprawdzić, czy obydwa dwa te zagwincia są kompatybilne. Przy czym zgwincać należy niezwykle delikatnie do momentu, w którym kurzajek zagwincia żarówka dociśnie się do ciumlaczka zagwincia. Trzymajki, przy czym robić to trzeba delikatnie, żeby nie przegwincić, bo jak się przegwinci, to wykorczy bezpiecznik, co skutkuje bezpośrednio koniecznością zatelefonowania po pogotowie energetyczne i kupienia sobie lampku na naftku, bo i tak nie przyjadą. Do widzenia, kochane dzieci. I my również mówimy do widzenia. Dziękujemy, że mogliśmy się spotkać z państwem i wierzymy głęboko w to, że niebawem spotykać będziemy się znowu w Michałowicach w teatrze naszym. A tymczasem co najwyżej możemy państwa odesłać na naszą stronę teatrnasz.pl. Bądźcie z nami. Dziękujemy bardzo.